Dzień dobry, ja jestem Nerwarien, a to będzie poradnik do Maokai na topie. Stwierdziłem, że wszystkie poradniki, jakie będę robił, to będą poradniki do postaci, które są aktualnie bardzo często grane. A że Maokai jest jednym z silniejszych top lanerów, no to wypadałoby do nich zrobić poradnik, także lecimy. Jak będziemy grać? Ja jestem oczywiście Maokai na topie, Talon będzie na midzie, Caitlyn plus Thresh będą grali na bocie i Pantheon w dżungli. Dalej. A u nich Zed na midzie, Kayle na topie, Kog'Maw z Janem na bocie i Garen w dżungli. Okej, okay, bardzo ciekawe. Muszę przyznać, że bardzo ciekawe. A co do Maokai'a, co do startowych przedmiotów, że tak powiem, to zaczynamy albo z Doran Ringiem, albo ewentualnie możemy zacząć z Flaskiem i Potami. Takie są dwa starty, bym powiedział. I teraz co najlepiej zrobić na Maokai'u, to by od razu na pierwszym levelu wziąć sobie wrighty, ale najpierw omówmy skille. Co do pasywki, za każdym razem, gdy ktoś w waszym gdzieś tutaj okręgu, że tak powiem, używa jakiejś umiejętności, to dostajecie staka i po zebraniu 5 staków wasz kolejny basic attack będzie was leczył. Także fajny sustain po prostu. I tutaj oczywiście działa to z procentowo z max HP, więc dlatego dla Maokai jak najwięcej HP by się przydało. Tutaj zaczynamy, najpierw omówię E, bo będziemy z tym zaczynać. E to jest nasza sadzonka, która zadaje obrażenia AOE i stoi w miejscu przez 35 sekund. I tutaj, jako że wiemy, że w Righty się pokazują 1,55, to musimy 1,20 po prostu położyć pierwszą sadzonkę i weźmiemy te w Righty. Ewentualnie zamiast w Righty można robić jeszcze wilki, to jest okej opcja, więc kwestia co tam chcecie. Także 1,20, dajemy pierwszą sadzonkę. Okej. Okay. Także będę mnie zabrał tych malutkich. Także dzięki temu będziemy mieli od razu drugi poziom. Cofniemy się do bazy, kupimy sobie itemki, czy no, potionki i wtedy będzie spoko. Będziemy mieli od razu drugi poziom. Także tutaj jest to bardzo ważne na Maokai'u. Tylko tutaj trzeba uważać, bo niekiedy drużyny przeciwne to skautują, że tak powiem, czyli sprawdzają, czy ten Maokai to robi. Tylko trzeba uważać z tym. Także pozbyliśmy się małych. Ja odbierzemy drugiego. Nie powinno być to wielkim problemem. Potem się będziemy cofać. Także co do E chyba wyjaśnienie, tutaj jeszcze jest spowolnienie przez to. Znaczy no, że daje nam to jeszcze spowolnienie, a raczej przeciwnikom. Cofamy się do bazy. Bierzemy raczej Q na drugi poziom, ewentualnie W, ale raczej Q będzie nam się bardziej przydał, bardziej nam się przyda na linii. Cyk, dwa potiony na manę. I dzięki temu nikt nas po prostu nie może wyrzucić z tej linii. Zresztą nie ma takiej opcji, żebyście teraz przegrali linię. Jak nie możecie gdzieś dosięgnąć jakiegoś CS-a, sadzonką można zawsze rzucić spokojnie. Nie jest to wielki problem. Już się nauczyłem, że nie odpisujemy na tych na poradnikach. A w ogóle ustawiłem sobie mikrofon tak od razu przy twarzy. Zobaczymy, czy nie będzie za głośno, czy za cicho. Jak możecie, dajcie znać. Bo testuję teraz właśnie, żeby jak najlepiej było słychać ten mikrofon. Bo zawsze były z tym problemy. Okej. Okay. A co do naszej umiejętności Q. Trzeba w końcu mówić te wszystkie skille. A jest to uderzenie w ziemię. Leci fala prosto i daje nam knock-upa. Oraz, jeśli się nie mylę, to spowolnienie? Tak jest, spowolnienie 20%. Także mamy CC, plus mamy jeszcze właśnie slow, także fajna opcja. Jeśli potrzebujemy CC w drużynie, to Maokai jest jeden z was najlepszych wyborów, takie mam wrażenie. Jest po prostu solidny. Także, mając tyle potionów, nie powinniście z nikim przegrać linii, chyba że naprawdę coś źle gracie. Nawet jeśli gracie właśnie na jakąś Kayle, na jakiegoś Teemo, coś takiego, to mając tyle potionów, gdyby nie ma prawa, żeby ktokolwiek was wrócił w tej linii. Maxujemy Q, będzie to nasz główny skill, dzięki któremu będziemy i CS-ować, i damage zadawać, także maxujemy Q zawsze. Co do naszego W, jest to snare, dolatujemy do przeciwnika i go snerujemy. Tutaj jeszcze to działa na zasadzie procentówki, także do late game'u też to się fajnie w miarę skaluje. Jako drugie maksujemy oczywiście E. E już omówiłem, jest to nasza sadzonka. I.
chyba. Aha, jeszcze ulti, tak. Co do ulti, odpalamy wokół siebie aurę, dzięki której nikt, znaczy no, każdy z naszej drużyny dostaje zmniejszone obrażenia od wszystkiego, co jest zadawane w tym obrębie. Plus, oczywiście, działa to dla nas. I na koniec, jak przerwiecie już tą umiejętność, to wtedy. Tutaj bałem się, że będzie jakiś jungler. To wtedy zadajcie obrażenia, także też troszkę tam obrażeń jest zadawane. Co jest Morton? Nie można normalnie, kurde, pracować, a Morton wyje. Tak to jest. Także skille omówione. Co do laning face'u, raczej spokojnie. Bez żadnych akcji, jakichś takich hardkorowych 1 na 1, bo raczej rzadko kiedy się wygrywa małka 1 na 1. Waszym zadaniem jest po prostu przeżycie laning face'u, a w teamfightach jesteście tankiem, który ma masę CC, także tak to powinno działać. Plus oczywiście używanie swojego ulti w dobrych okolicznościach. No cześć. No cześć. Co za kot, co za kot. Jeśli by przyszedł Panteon do mnie, to może byśmy jakoś zabili. Na razie nie ma tego w planach najwyraźniej. Tutaj pamiętajcie o tym. Czekaj. Pamiętajcie o tym właśnie, by używać swoją pasywkę, także sobie tutaj liczcie. Macie zawsze pokazaną liczbę, ile macie aktualnie staków. To sobie obliczcie, ile jeszcze skilli musi pójść, ile wasz przeciwnik może skilli użyć, ile wy możecie użyć. Dzięki temu zawsze można wyliczyć, kiedy autoatakować po prostu. Tutaj też wiele Maokai, nie jestem pewny. Wiele graczy zapomina o tym, by w teamfightie autoatakować, co jest ważne, no bo po prostu nie używacie swojej pasywki tak naprawdę, nie? Okej, zabiliśmy midlanera, dobra. A tutaj co do itemów na Maokaja, to pierwszym itemem dobrym jest Road of Ages lub ewentualnie teraz ostatnio już troszkę ludzie zaczęli odchodzić od Road of Ages, dlatego że Righteous Fury, nie, przepraszam, Glory zostały zbuchowane, więc gramy albo Road of Ages, które zrobimy z Katalista, lub robimy właśnie Righteous Glory. Oba przedmioty są ok. Ja szczerze się przyznam, że lubię nawet Road of Ages, więc raczej zagram Road of Ages w tej grze, ale po prostu mówię, jak to powinno wyglądać. Road of Ages oczywiście chcecie jak najszybciej mieć. Okej, okay, lecimy, mamy Talona. Oj, źle to zrobiłem. Mam nadzieję, że Talon zabije? Nie, oj. Chciałem wybuchnąć ze swoim ulti, ale za wolno to zagrałem. Mój błąd. Flash za flash. Szkoda. Szkoda. No, cofamy. On teleportuje tutaj na dół. Tak, Warda. O, pyk. A jeśli macie problemy z maną, można zawsze jeszcze drugiego Dran Ringa dokupić. Nie jest to zła opcja. Na pierwszym beku właśnie zazwyczaj wypadałoby mieć na tego Katalista. Dzięki temu za każdym razem, gdy będziecie levelować, to dostajecie regen many i HP, więc jeszcze bardziej wzmacnia wasz sustain, który i tak już aktualnie jest wystarczająco dobry, prawda? Wtedy macie jeszcze lepiej. Pantona straciliśmy. Ok, zwardujemy tutaj. A wydaje mi się, że jego red powinien stać aktualnie. Więc może sobie go zwinę. Jak mniej więcej by mi się zgadzało. Czas. Ok, o, nawet to jest chyba pierwszy red, który jest. Dziwne. Więc weźmiemy sobie to, czemu nie? Naprawdę. Troszkę tutaj stracimy. Średnio mi się podoba, no ale cóż. Kiltra zniknęła, ale mam Wardę tutaj, więc spoko. Co do wardowania na topie, to właśnie albo dajecie tutaj Warda, albo w tym krzaku, albo gdzieś tutaj na rzece. Są różne opcje co do wardowania. A jak chciałem do niego zagrać, ale nie wyszło.
Chciałbym się z nim bić, dlatego że mam reda. Więc cały czas, gdy będę go zaatakował, to go spowalniam. Plus, moje E, moje ulti. Och, come on. Ale mam go. Okej. Okay. Jeśli macie red buffa, to zawsze na postaciach pamiętajcie o tym, żeby autoatakować postacie. Raz, że spowalniacie gościa, a dwa, że wasz red zadaje jeszcze obrażenia, które są true, tak zwane. Zawsze nie lubię tego mówić, że obrażenia true. Obrażenia nieuchronne, czy jakkolwiek to nazwać, także obrażenia, które nie są redukowane przez żaden tam magic resist czy armor. Dlatego też jest to w porządeczku. Tutaj możemy zrobić tak, że Kayle nie ma cały czas swojego teleportu, więc mogę na nią tutaj poczekać. Jak ona przyjdzie, to od razu z nią walczyć po prostu. Użyję sobie potiona. Tutaj, jeśli chcecie wiedzieć, gdzie jest przeciwnika fala, to sprawdzacie na swojej, bo idą w takim samym tempie, więc teraz wychodzi właśnie tak. Także niekiedy, jak coś takiego robicie, możecie sobie właśnie spojrzeć na waszą falę i wtedy się dowiecie. Jak sobie poszedł, no ten. Tak daleko. Okej. Okay. Nie mogłem go zaskoczyć. Okej, okay, potrzebuję 1600 albo 1300. Jeśli umrze mi się przed tym, jak będę miał Road of Ages, to kupię Glory po prostu, tak myślę. Ale wolałbym zagrać Road of Ages. Dzięki Road of Ages, sporo HP. Fajne też jest ta OP, które trochę tam wam pomaga w obrażeniach. Zawsze coś tam możecie zrobić z tego ulti. Wasze Q też trochę bije. Wasza procentówka też jest spoko. Więc zawsze jakieś tam obrażenia możecie dołożyć. Jeśli chcecie coś ofensywnego na Maokaja, to znaczy na zasadzie, żebyście mieli więcej AP, Abyssal Scepter jest całkiem fajnym przedmiotem. Jeśli gracie na przeciwników, którzy działają na zasadzie AP, prawda? Jeśli zadają obrażenia magiczne, to Abyssal Scepter. Okej. Okay. Myślałem, że przez dwa by się pisze, że się przyznam. Także Abyssal będzie w miarę okej. Okay. Ewentualnie, jeśli wasz midlaner nie gra Abyssala, a jest postacią magiczną, czyli na przykład, nie wiem, gracie z jakąś Orianą itp. Na Orianie raczej rzadko się robi Abyssala, więc to waszym zadaniem jest wzięcie tego Abyssala. A że gram z Talonem, to nie bardzo mi się widzi branie tego Abyssala. Gramy na Zed i Kayle, więc za dużo obrażeń magicznych nam nie ma, więc tak to wygląda. Okej, okay, dofarujmy sobie tego Road of Ages, cofamy do bazy, mamy teleport, więc się cofniemy. Będzie ok, 12 minuta Road of Ages, całkiem spoko wynik, aczkolwiek mogło być lepiej. Wiadomo, że może coś jeszcze go pobijemy. Slashowało? Ja już spanikuję bardziej. Ok. Straciła flesza, może ja nawet nie planowałem jakoś bardzo i zabijać, ale okej. Okay. Cofniemy. To jest risky, żeby tam wchodzić. Może mógłbym zabić, ale nie wiadomo co by się stało. Weźmy sobie pinka. Czemu by nie? Cofniemy. Tam coś się nie dogadują. Weźmy tutaj. O nie! Za każdym razem mam coś takiego. Chcę kogoś dorwać, za każdym razem po prostu recall. O, niefortunnie. No nic, ja zmarnowałem flesza, ona wcześniej też. Jesteśmy kwita teraz. Co do tego pinka, możecie go wstawić tutaj. Dzięki temu będzie przejmować każdego warda. Tylko musicie wtedy mieć przewagę lili. Więc ja, skoro nie bardzo jakoś potrzebuję tego warda, bo i tak mnie nikt nie gankuje, postawię tego warda tutaj. Ten ward, zawsze jeśli ktoś będzie chciał zgankować tutaj na mida, to na tym wardzie będziecie go widzieć. Jest to dobry wart, bo rzadko kiedy kto odwiedza tamte krzaki po prostu. Kurde, szkoda na tego flesza. Co za lipa. Trochę ją poobijamy. Jak dostanie jeszcze sadzonki. Te sadzonki są trochę powolne, no ale dają radę niekiedy. Ma ulti raczej już, bo ma sporo cooldownów. A nie ma flesza. Ja również nie mam flesza. Tutaj co do kolejnych itemów, to jeśli gracie na postaci, które dużo auto-atakują, to myślę, że Frozen Heart jest świetnym wyjściem. Dostajecie dużo many, dużo cooldown reduction, więc Frozen Heart jest jak najbardziej sensowny.
Także to będzie mój drugi item. Gra na Kayle, która dużo autoatakuje, Z autoatakuje, Komo autoatakuje, więc jak najbardziej jest to dobre przedmiot. Tu jest cały czas Ward, zapomniałem trochę o tym. Trochę ją poobijamy, może ulti spali. No właśnie. Okej. A jakby się udało ją złapać? Kto wie, może bym ją zabił. Nie ma many, więc... Ona przydało się coś zrobić konkretnego. Teraz na pewno nie ma teleportu, więc po prostu to spuszuje i chyba wezmę turret. Jak mi się wydaje. Idzie do mnie Talon, mam ulti, także myślę, że po prostu ją zabiję. Ewentualnie mogę wziąć najpierw turret. Ewentualnie po prostu ją zabić. Zadłonka dokończy dzieła, okej. Nawet Talon nie musiał przychodzić. Aj, straciłem miniona. Dać Garen. Okej. Tam, nie wiem czy to zauważyliście, ale zaautoatakowałem tego Garena, dzięki czemu się uleczyłem z pasywki. To jest to, co mówiłem wcześniej. Za każdym razem, gdy możecie użyć pasywkę, to autoatakujcie. To jest sporo... sporo HP za freaka, prawda? Więc trzeba by tego nie używać. Okej, Frozen Heart. I teraz, tak się zastanawiam... CC nie mają za dużo. Więc myślę, że mogę sobie śmiało zagrać tutaj Ninja Tabi. Jeśli macie przeciwników, którzy mają tam dużo stunów, silensów itp., to oczywiście idziemy w merce. Ale jako, że u nich jedyne CC to silence od Garena oraz knockup od Janna, aczkolwiek mercy nie działają na knockupy, więc tak to działa. Także to jest tylko jedyne CC w ich zespole, więc nie bardzo tutaj jest sens budowany na tych merców. Tak to działa. Tylko wziąłem Ninja Tabi. Skoro Zeca autoatakuje, Kayle autoatakuje, no to Ninja Tabi, które zmniejszają autoataki o 10%, są jak najbardziej mile widziane tutaj. Zostawimy tego Warda. O, teleport. Okej, Kayle się teleportuje, to ja też. Trochę byłem za późno, mam wrażenie. Może coś tu wywalczy. Przerwała się moja ulti już. Niestety. Szkoda. Ładne ulti od Kayle. Ładne ulti od Kayle, trzeba przestać. Nie spodziewałem się tego. Także ładnie, ładnie zagrała. Easy bait. O, proszę. No to im się udało, trzeba przyznać. Co do trinketu. Albo gramy ten czerwony, albo ewentualnie ulepszamy do jednego z tych dwóch, także kwestia czego potrzebujecie. Ja raczej wolę czerwony pod orakla. Zwłaszcza na przykład gdy gracie na jakieś niewidzialne postacie typu Vayne, Akali, Talon itp., to zawsze zalecam branie ulepszenia trinketa czerwonego. Dzięki temu macie orakla, więc jeśli jakiś teamfight się zaczyna, odpadacie trinketa i żaden Talon czy inna Akali po prostu nie powinna uciec, tylko trzeba o tym pamiętać po prostu. Także albo wtedy kupujecie tego trinketa, albo kupujecie pinki cały czas. Ale to chyba jest oczywiste. Chociaż... nie wiadomo. Smok za 2 minuty, ja nie będę miał swojego TP. Kayle również będzie miał TP, więc taki jest plus. 139 do 127. Okay. Wygrywam o 10. Jest to jakaś cudowna kwota, ale zawsze coś. Jest tam Garen. Moglibyśmy tego Garena złapać. Stun. Nie ma flasha, bo straszało tam, więc jest martwy. Zmarnowany ulti od Kayle, tak naprawdę. Szkoda ulti, aczkolwiek ulti Kayle nie kosztuje manę, więc za wiele nie straciło. Ewentualnie jeśli teraz pan Tom by przyszedł na topa i byśmy zabili Kayle, no to już by było nieopłacalne, prawda? Tylko kwestia... ja mogę teraz to wykorzystać. Ale wydaje mi się, że powinienem zrobić bez większego problemu. Okej, okay, udało się. Także koniec końców tutaj był błąd z tym ulti, prawda? Skoro Garen sfleszował w Pita do Barona, to znaczy, że już nie miał flesza, żeby wylecieć przez tą ścianę. Więc był 100% martwy.
Ewentualnie może liczyła na to, żeby zrobił jeden za jeden, ale raczej nie mogło mieć to. Znaczy nie mógł się to stać raczej. Więc koniec końców błąd Gabe. Tutaj coś tam wygrało nasza drużyna. Okej, okay, co to buildu? No jak mówiłem, Brodowej jest pierwszy item lub asysta. Okej, okay, mamy to. Wystarczy, że przynajmniej raz z auto atakuje, żeby mieć asystę, to mi się podoba. 20 Dragon. Także ten Frozen Heart, jeśli potrzebujecie, jeśli macie problemy z autoatakującymi postaciami, jeśli macie problemy z AP, to oczywiście Abyssal, o którym wspominałem przed chwilą. Dalej, z dobrych itemów, jeśli potrzebujecie cooldownów plus HP, Spirit Visage jest ok. Daję wam to. Znaczy, że to on. No, zróbmy to po prostu. Chociaż. Po prostu to zrobimy. Okej. Okay. To na razie nam nie powinno przeszkodzić. Chociaż różne rzeczy już widziałem. Stun. Myślałem, że zlutuje może, ale nie. Weźmy tego warda. Albo i nie. Okej, okay, zostawiam tą sadzonkę jeszcze. A nie, nie poleciało. O, szkoda. Trochę niepotrzebnie chyba szliśmy tędy po zabiciu Johnny. Może powinniśmy się wycofać do tyłu. Nie jestem pewny. Okej, okay, tak skończymy swojego Frozen Hearta. Weźmiemy Robi Krystal. Jest z tego Robi Krystalu. Jak zacząłem mówić, Spirit Visage jest ok. Zwiększa wam cooldowny. Magic Resist daje Base Health Regen. Plus zwiększa wasze leczenie z wszystkich waszych umiejętności leczących. Więc waszą pasywkę też zwiększa. Więc co jest bardzo, bardzo również przyjemne. Także może zrobię tego Spirita. Ewentualnie Banshee Veil ze swoją bańką również jest bardzo przyjemny. Czy ten ping stoi? Tak jest, cały czas stoi. Także postawiłem go chyba 10 minut temu i cały czas sobie stoi. Także jak mówię, mało kto jak gdyby sprawdza ten krak. Dlatego dobrze jest tam postawić tego warda. Drugim takim krakiem, gdzie warto postawić pinkę, jest tutaj, tutaj oraz tutaj. I jeszcze jeden to jest tutaj. Najlepsze miejsca na pinki, bo mało kiedy kto tam wchodzi po prostu. Ewentualnie jeśli jest presja, to po prostu ciężko tam wejść. Dlatego zawsze, jeśli macie pinka, to dawajcie w takich miejscach, żeby dawał wam jak najwięcej wizji. Nie wziąłem tego dużego. Szkoda. Co do przedmiotów, bo tutaj na oko jest tak, że nie ma jak gdyby nie ma takiego jednego buildu, który zawsze się robi w każdej grze. Trzeba się dostosować do drużyny przeciwnej. Więc Frozen Heart, Rod of Ages, ewentualnie Gloria. Dalej, dużo HP, Warmog, dużo armora trzeba, Omen. Jeśli są dużo AP, Abyssal Scepter lub Banshee Veil lub Spirit Visage. Co tam jeszcze? Jeśli jest dużo bardzo autoatakujących, znaczy jeśli potrzebujecie armoru, to Thornmail lub Sunfire Cape. Jak mówię, jest naprawdę dużo. To by mi się przydała pomoc. Dużo itemów, które możecie zrobić na tą postać. Jakby tutaj pan. Czy ja w ogóle widziałem Pantona, żeby używał swojej ulti? Tak się raz zastanawiam. A właśnie. I teraz. Kayle użyła ulti na Garena i bardzo wiem dlaczego. To było dziwne. Możemy z tego Barona zrobić. Tak myślę. Ten Garen jest mało potrzebny. Zadę sobie asystę. A i tak miałem, okej. Okay. Musimy albo Barona iść, albo... Nie, musimy iść Barona. Chociaż... Idę tutaj. Okej, okay. Jeden, aczkolwiek szkoda, że zjadł uciek. Szkoda, szkoda. Możecie, musiałem odpisać. A, tego Zeda... Zed zabił Pantona? Serio? Co to się wydarzyło? Czy go złapiemy? Caitlyn ulti zużyła wcześniej, z tego co widziałem.
Dobra, idźmy tędy. Ona się tego zada. Pyk. 4, 3, 2. Nie wiem, czy warto jest po niego flashować, ale niech stracę. Okej. Okay. Czy byś cię uciekł? Ej, czemu uruchamia? Co za troll? Dobra. I myślę, że sobie tego Spirit Fisted zrobię, aczkolwiek chciałem pieniążków jeszcze. O, teraz gdzie ja to do farmie? Wezmę sobie tego. Teraz Spirit Fisted będzie tutaj. Okej. Okay. Najgorszy. Trochę mi to zajmie, żeby to wziąć, więc mogę sobie pogadać o przedmiotach. Warmog, Glory, nie wiem dlaczego zawsze w Fury to mylę. Nie wiem, jakiego pojęcia, 80, 75. Omen, Locket też może być. Nie. Chyba tyle tak naprawdę tych przedmiotów, to co wymieniłem. Są to solidne przedmioty na naszą postać. Tak jest. Okej, tą kiel powinniśmy zabić. Będę miał wystarczający many. Tutaj zawsze czekajcie na to, aż najpierw jedna osoba da CC, dopiero później wy. Nie róbcie tak, że jednocześnie z drugą osobą dajecie stuna, czy jakiegoś tam nokapa itp. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale po prostu jak Panteon najpierw dał stuna, to nie dawałem swojego W od razu, tylko czekałem na to, aż skończy się stun od Panteona. To się nazywa CC Chain, tak zwany. Bardzo ważne na rankedach. Czy na rankedach ogólnie w tej grze. Żeby nie tracić po prostu jak gdyby value swojego CC, coś takiego. Ciężko mi w ogóle wytłumaczyć to, jak to powinno działać, no ale po prostu najlepiej jak najdłużej utrzymać danego przeciwnika w miejscu, niż żeby mógł się gdzieś tam, gdzieś uciekać itp, prawda? Na prosty rozum po prostu. Niech gościu stoi w miejscu, podczas gdy wy go bijecie ze swoją drużyną. Okej, okay, kill bez teleportu. Pod które to mi nie zrobię, nie ma opcji. Tutaj może być Kogmo, o właśnie. Był wcześniej tutaj, dlatego założyłem, że może być niedaleko. Okej, okay, cofnijmy się w tego Spirita. Także w miarę mi się podoba ta opcja. Okej, okay, mamy 3000 HP, mamy 233 armora oraz 108 magic resistu. Możemy... Mamy dwa przedmioty jeszcze do wzięcia. A więc wziąłbym tutaj Banshee Veila i Omena jeszcze, jeśli chodzi o to, co zrobiłbym jeszcze w tej grze. Raczej nie zdążę zrobić, bo pewnie skończymy tę grę zaraz. Więc tak tylko mówię, co bym tutaj jeszcze dorobił, że tak powiem. Czekam aktualnie na Giant's Belt oczywiście. Poczekam chwilkę na to i lecimy. Także z tego będzie oczywiście Omen. Tutaj co do tego Warmoga to nie bardzo bym się widział, bo Kogmo jest postacią, która ma dużo procentowych obrażeń. Także im więcej wy macie HP, tym większe on zadaje obrażenia. Dlatego trzeba na to uważać. Okej, okay, ładnie. Ładny flash. Trzeba przyznać. Garen na bocie split pushuje. Okej, okay, weźmy tego mida po prostu. Mamy teraz całą falę. Panteon walczy, niech walczy. Okej, okay, ich fala wychodzi. Jak mówiłem wcześniej, to jest całkiem dobrze niekiedy wiedzieć, kiedy te creepy będą już na miejscu po prostu. Okej, okay, turret. I do końca lecimy z inhibitorem. Może nawet grę skończymy, aczkolwiek co ty kręcisz? Execute. Zawsze lepiej suicide'ować, czyli popełnić samobójstwo, niż dać się zabić przeciwnikowi, no bo oczywiście przeciwnik dostaje wtedy golda, a jeśli zabijecie się o turret, to wtedy nic się nie dzieje, prawda? Znaczy, wtedy chyba, jeśli się nie mylę, dajecie przeciwnikowi doświadczenie, tak mi się wydaje. Tak to się kojarzy. Najlepiej
umierać jak najdalej bez żadnych killi czy asyst. A myślę, że tutaj barona byśmy powinni jakoś już zacząć robić. Okej, okay, zużył swojego klona. A, wziął to, okej. Okay. Czy swój cień. Nie klona. Dobra, po prostu dam znać, żebyśmy zrobili tego barona. Tutaj możemy zostawić jakąś sadzonkę. Ta sadzonka. Sadzonka też zawsze daje wizję, prawda? Więc. Działa to całkiem spoko. Zabijmy go. Jeden coś chyba hehe troluje. Takie mam wrażenie. Dobra, smok, smok. Znaczy baron. Ale nie mają smite'a, więc. O, Zed padnie. No, w takim wypadku mogliśmy kończyć grę. No nieważne. Zrobimy już tego barona. Niech będzie. Jak już zaczęliśmy. Chociaż we dwójkę będzie nam ciężko go zabić. O, Caitlyn. Tu jest taka sztuczka na Caitlyn, że możecie stanąć w tym miejscu, tu dokładnie. I możecie bić Caitlyn barona z tego. Fajnie, że coś takiego na poradniku wyszło w sumie. Ciekawostka. Mało kto o tym wie. Nie musicie wchodzić gdzieś tutaj, wtedy jesteście wystawieni na niebezpieczeństwo, tylko po prostu stajecie sobie tutaj Caitlyn i spoko. DPS-ujecie. Nawet bez tego bluczyłem, bo nie. A, potrzebuję 1800 do tego. Do Omena. Jeszcze 5 stówek. A, nie warmogę tylko do tego. Jak mówię, warmog nie bardzo by się to opłacał, bo Kogmo zadaje większe obrażenia, im więcej masz HP. Więc nie bardzo się opłaca iść w full HP, dlatego trzeba mieć armor i ten Frozen Heart, który zmniejsza jego attack speed, plus Omen, który będzie będzie spowolnieniem dla niego. Tak, ja sobie tutaj po split poszuję. Co to za kurde pozdrowienie, co to ma być? Co to ma być? Nie mam teleportu. Tylko, że mam te minionki przy sobie, no to spokojnie mogę splitpushować nawet jako małą, mimo że małą okej raczej nie jest postacią do splitpushowania, raczej do fightowania, ale w tym wypadku. Czemu by nie? 7-2-11. Okay. Panteon, kurde. Się nie bawi. Ileś tam uleczyłem? 388 z jednego autoataku. Za każdym razem, gdy ktoś, gdy zostanie użyte 5 skilli obok mnie, leczę się za 350 około. To jest mało, bym powiedział. Oj, wypchnąłem go. Dobra, mamy cię. 314, no nieźle. Plus jeszcze gramy w Master Yesach. Masterkę, która zwiększa wasze leczenie, gdy macie daną mniej niż daną ilość HP. Także ostatni item Omen, znaczy przedostatni item Omen i ostatni item to Banshee Veil. I tyle, także dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania co do tego Maokai, to oczywiście zapraszam do komentarzy. I tyle, dzięki za oglądanie. Hej.